Dzień dobry. Każdy ma w sobie wewnętrzne dziecko i nawet ja, 20 lat po maturze, dokładnie, czasem lubię dać upust właśnie potrzebom tego wewnętrznego dziecka. Ale to, że jestem na placu zabaw pełnym takich atrakcji dla najmłodszych, proszę Państwa, nie jest przypadkowe, bo przecież widok kobiety dorosłej w takim miejscu budzi co najmniej niepokój, jeśli nie nawet zażenowanie i śmiech. Ale stwierdziłam, że będzie to doskonały wstęp do tego, żeby zacząć omawiać dramat Sławomira Mrożka z 1964 roku pod tytułem Tango. A tango, moi drodzy, jest dramatem, który jest waszą ostatnią w trzeciej klasie taką większą, złożoną lekturą. I myślę, że dla wielu z was jest to lektura wymagająca pewnego wyjaśnienia. Bowiem dominantą estetyczną tego dramatu jest groteska. I teraz, moi drodzy, należałoby sobie przypomnieć, czym jest groteska. Proszę Państwa, dlaczego taka sceneria? Pewnie ci z Was, którzy już mieli okazję czytać, doczytali, że na początku w akcie pierwszym, a cały dramat złożony jest z trzech aktów, Artur, czyli główny bohater tej sztuki, 20-kilkuletni młodzieniec, student filozofii i medycyny, wchodzi do domu rodzinnego, w którym zastaje przedmioty pamiętające jeszcze czasy jego niemowlęctwa, na przykład dziecięcy wózek, a także przedmioty, które może są nieco starsze, aczkolwiek też ich nie powinno być, bo na przykład katafalk, czyli takie podniesienie, na którym stawia się trumnę, będący w tym mieszkaniu od 10 lat, czyli od czasu śmierci dziadka. Wszystko to znamionuje chaos, entropię i anarchię, jak później mówi Artur do swoich bliskich. O co więc w takim razie chodzi? Przywykliśmy, proszę Państwa, do pewnego tradycyjnego modelu. Rodzina dla większości z nas jest najważniejszą wartością. Każdy z nas ma w sobie jakieś wyobrażenie o roli mamy, taty, babci, dziadka, wujków, ciotek, a także dzieci w rodzinie. Pewien podział ról i pewne wartości, które są z tym związane, niepodzielnie królują w naszym społeczeństwie od setek lat. Ale to, co zostaje Artur w swojej rodzinie, w żaden sposób nie przypomina utartych, przyjętych konwenansów i zasad. Czasami w życiu musimy podjąć pewien wysiłek, żeby osiągnąć zamierzony cel. W przypadku naszego bohatera tym celem staje się powrót do tradycyjnych wartości i sprawienie, że jego dom zacznie wyglądać tak jak tradycyjne domy i rodziny, które zna. Jak Artur zamierza w takim razie ten chaos, entropię i anarchię opanować? Może przypomnijmy dokładnie, jak zachowują się jego domownicy. Wtedy zrozumiecie, jak bardzo duży wysiłek stoi przed naszym bohaterem. Masakra. Zanim skrytykujecie moje poprzednie ćwiczenie, to na usprawiedliwienie powiem tylko, że jestem po zabiegu operacyjnym, więc musicie mi wybaczyć ten żałosny popis siły. Niemniej to urządzenie w moim odczuciu, obojętnie do czego służy obiektywnie, w moim odczuciu służy do tego, żebym utrzymała na nim równowagę. Zupełnie tak, jak próba utrzymania równowagi w domu 100 milów. No bo przypomnijmy sobie, Artur zastaje, wchodząc do mieszkania, zastaje w nim przedmioty, których już dawno tam nie powinno być, totalny bałagan, chaos, entropię i anarchię. W dodatku jego babcia i wuj grają w karty, używając niecenzuralnego języka, który zupełnie nie przystoi starszym osobom. Ale z kim grają w karty? Owo podejrzane indywiduum na dobrą sprawę mogłoby być jeszcze służący, ale nie jest. Gra w karty. Ponadto ubiór wujcia i babci pozostawia wiele do życzenia, a nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek społeczną czy przyjętą konwencjonalnie równowagą. Babcia ma trampki i suknię z trenem, a wujcio krótkie spodenki i frak. Więc, proszę Państwa, dlaczego o tym wspominam? Bo zarówno wygląd pomieszczenia, ubiór tych ludzi i ich zachowanie nosi znamiona groteski. A przed chwilą mówiłam, że musicie sobie przypomnieć, czym ta groteska tak naprawdę jest. A jest to kategoria estetyczna, którą spotykacie w literaturze już od czasów średniowiecza. Może przypomnę, że w takim groteskowym obrazem śmierci
Na przykład jest postać pojawiająca się w rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią. Niemniej groteska też pojawia się w teatrze, w sztuce, w malarstwie. No i tutaj mamy z nią do czynienia, bo groteska, proszę Państwa, łączy ze sobą przeciwieństwa. Czarny humor z jakimiś smutnymi elementami jest przerysowana, przesadzona, jest w niej mnóstwo elementów parodii, ale też z drugiej strony porusza bardzo ważkie problemy. I tu, proszę Państwa, w tangu rzeczywiście będziecie mieć poruszone problemy, które są poważne. Na przykład kryzys wartości, kryzys rodziny, a także kwestie, które omówię kolejno, na przykład te związane z władzą. Nasz bohater jednak tak naprawdę dopiero jest na początku poznawania szokującego oblicza swojej rodziny. Wkrótce bowiem okazuje się, że Edek jest takim samym domownikiem jak każdy z pozostałych. Ojciec Stomil chodzi w rozpiętej w ogóle piżamie, bez guzików, potargany, takim niezainteresowany żadnym innym elementem świata zewnętrznego poza własnymi eksperymentami teatralnymi, bo w końcu Stomil to awangardowy artysta. Ale największym chyba szokiem dla Artura jest wyznanie matki, która pojawia się ubrana w pajacyk. Państwo chyba wiedzą, czym jest pajacyk. To jest takie coś, co się niemowlę zakłada, taki rodzaj piżamki, która ma i nogawki, i rękawki razem i jest tu spięta po środku. Szokującym wyznaniem matki Artura jest to, że sypia Zetkiem od czasu do czasu, a ponieważ syn wydaje się tym być całkowicie zdruzgotany, to przypomnijmy, że Stomilowi nie sprawia to żadnej różnicy. W końcu przecież walczyli z matką o to, żeby móc robić to, na co ma się kompletnie ochotę. Oczywiście tango wypełniony jest dyskusjami o charakterze ideologicznym. Syn usiłuje przekonać ojca do tego, że to, co się dzieje, jest złem. Wpada również nasz Artur na pomysł, jak przywrócić tradycyjny ład i porządek w domu. Okazuje się bowiem, że nagle pod stołem znajdują śpiącą kuzynkę Alę, która nadaje się według Artura idealnie na to, żeby być jego przyszłą żoną. Nawet pod koniec dramatu mówi, że ją kochał, ale zaraz do tego przejdziemy. Niemniej to doskonała okazja, bowiem ślub, który w naszej tradycji kulturowej jest takim bardzo ważnym, istotnym i symbolicznym wydarzeniem, to idealna okazja do tego, żeby zmusić rodzinę do powrotu do dawnych form. Cóż się okazuje? No, okazuje się, że oczywiście pozornie do tych dawnych form udaje się wrócić. Mamy bowiem scenę w dramacie, w której ubrani, wręcz zmuszeni do ubrania się w tradycyjny sposób członkowie rodziny robią wspólną fotografię wykonywaną przez wujcia Eugeniusza, a innym elementem tradycji jest oczywiście prośba o błogosławieństwo babci. Ale oczywiście, jak to w dramacie groteskowym, babcia każe im iść do diabła, a aparat okazuje się nie funkcjonować od wielu, wielu lat. Słowem, pozory, pozory, pozory. Finał tego dramatu nie jest optymistyczny, aczkolwiek na pewno jest zadziwiający. Bowiem Arturowi cały czas chodzi po głowie to, że należałoby wymyślić, zresztą zaprzęga do tego umysły rodzinne, należałoby wymyślić jakąś ideę, której mogliby podporządkować własne życie. Jak należy to rozumieć? Ja moim uczniom bardzo często tłumaczę, że jest różnica pomiędzy tym, że wykonuje się pewne obrzędy tradycyjnie, bo tak się robiło w rodzinie, tak bezmyślnie, a pomiędzy wiarą w to, co się robi. Przykładowo. Są ludzie, którzy chodzą do kościoła, bo wierzą w Boga i są przekonani o tym, że On jest i czynności, które wykonują, wykonują właśnie z powodu tej idei, w którą wierzą. Ale są też ludzie, proszę Państwa, i przyznajmy się, którzy wykonują pewne obrzędy, bo tak robił ojciec, dziadek, ale nie ma w tym wszystkim idei, nie ma głębszego zastanowienia się nad tym, co się robi. I tak samo jest w przypadku Artura, moi drodzy. Artur chce, żeby rodzina wpadła na pomysł jakiejś wielkiej idei, której można się poświęcić, bo ostatecznie zrozpaczony przychodzi do domu tuż przed ślubem, całkowicie pijany, przyznając, że to wszystko to tak naprawdę otoczka bez idei. Niemniej tej idei nie udaje się odnaleźć. No może poza jednym wyjątkiem, kiedy Artur nagle wpada na pomysł, że tak naprawdę wszystkim i najważniejszym jest władza. Chce przejąć władzę w domu siłą. Chce przejąć ją z użyciem broni. Zaczyna przerażać rodziców. Ale i wszystko by pewnie potoczyło się zgodnie z jego planem, gdyby nie to, że Edek zachodzi go od tyłu
i uderza tak mocno, że oznacza to koniec egzystencji naszego biednego, osamotnionego rycerza walczącego o powrót do dawnego porządku. To jest dramat awangardowy, to jest też dramat groteskowy, dlatego nie powinno Was dziwić, że moment śmierci Artura nie wywołuje w jego rodzicach jakichś skrajnych uczuć, ani tym bardziej rozpaczy. Zastanawiają się nad rzeczami, które kompletnie nie powinny przychodzić ludziom w takich chwilach do głowy. Ale władzę w domu przejmuje Edek. Edek, tak jak kiedyś starożytni rycerze zdzierali elementy ekwipunku, zbroi ze swoich pokonanych wrogów, tak Edek zdziera z Artura marynarkę, przebiera się i to on zaczyna bardzo brutalnie przejmować władzę w domu. Od tej pory wszyscy mają się go słuchać. Jest to władza tyrańska. Na koniec symbolicznie z wujem Eugeniuszem tańczy tango nad trupem Artura. I zapytacie, dlaczego tango? No proszę Państwa, powód jest według mnie co najmniej nie jeden. Na pewno takim oczywistym powodem jest fakt, że tango jest tańcem dominacji, w której jedna strona wyraźnie dominuje nad drugą. Ale też chciałabym przypomnieć, że tango wcale nie pochodzi z elit. To jest taniec, który narodził się w dosyć kontrowersyjnych warunkach, tak naprawdę wśród nizin społecznych. I może właśnie sam fakt, że Edek jest takim prymitywem w przeciwieństwie do wykształconego Artura, który przyjmuje władzę drogą tyranii, drogą agresji, drogą bezwzględności, idealnie wpisuje się właściwie też w ten taniec, w tym ta dominacja jest taka bardzo widoczna i agresywna. Pominęłam kilka istotnych szczegółów treści, ale to proszę Państwa celowo. Może dlatego, żeby skłonić Was, aby jednak tę sztukę przeczytać. Polecam też przedstawienie Teatru Telewizji dostępne w internecie z roku 1999 w reżyserii Macieja Englerta. W roli bohaterów tego wspaniałego dramatu występują same gwiazdy. Wystarczy wspomnieć, że Artura odgrywa Piotr Adamczyk, w rolę Stomila wcielił się Zbigniew Zapasiewicz, Eleonora, matka Artura, jest odegrywana przez panią Martę Lipińską, natomiast w roli Eugenii i Eugeniusza występują Danuta Szaflarska oraz Wiesław Michnikowski. W roli natomiast Edka Krzysztof Kowalewski, wspaniały aktor komediowy i nie tylko zresztą. Proszę Państwa, niemniej, dlaczego powiedziałam, że w grotesce tą istotą jest niesamowity kontrast pomiędzy tym, co naprawdę śmieszne, a tym, co z drugiej strony ma tragiczny wymiar. Proszę zauważyć, że Artur to typowy buntownik romantyczny. I tak podobnie jak romantyczni bohaterowie, nieszczęśliwie kocha, ale, bo przecież okazuje się przed ślubem z Alą, że zdradziła go ona Zetkiem, co całkowicie go załamuje. Jest również osamotniony, jest również zbuntowany przeciwko zastanej hierarchii wartości. Próbuje tych swoich domowników jakoś ustawiać. Na początku wysyła babcię na katafalk, żeby przypomnieć jej, że śmierć jest blisko. Wujowi Eugeniuszowi zakłada na głowę klatkę dla ptaków, może też, żeby tak uświadomić, prawda, że ta dusza jest jak ten ptaszek w klatce ciała i za moment wyfrunie. No być może, taka też interpretacja może być. Niemniej w żaden sposób go do tych, ich do tego porządku nie przywraca. Próbuje też Artur namówić swojego ojca do działania, żeby wreszcie zachował się jak zazdrosny mąż, żeby z bronią, prawda, wpadł do pokoju, w którym Eleonora rzekomo oddaje się uciechom z Edkiem, ale jak się później okazuje, wszyscy razem zaczynają grać w karty, a Artur tylko przeszkadza. Artur jest buntownikiem skazanym na klęskę. To idealista, który tak naprawdę wydaje się mieć poparcie w wuju Eugeniuszu, ale wuj Eugeniusz okazuje się być tchórzem podporządkowanym temu, kto okazuje się w danym momencie silniejszym. Zwróćcie uwagę, jak kończy się tango, kiedy bez protestu tańczy ten taniec z Edkiem. Edek, moi drodzy, jest też symbolem totalitarnej władzy. W ogóle wszystkie postaci w tangu są emblematyczne. One reprezentują pewne cechy, a nie konkretne postaci, nie konkretne osobowości. To są lata 60. minionego wieku. Zwróćcie uwagę, że Edek reprezentuje pewien sposób sprawowania władzy. Władzy, która jest prymitywna i która rządzi za pomocą twardej ręki, która nie pyta o zdanie, tylko wydaje rozkazy. Też pamiętajcie, że w komunizmie do władzy bardzo często dochodzili ludzie, którzy nie mieli stosownych doświadczeń, ani tym bardziej wykształcenia, ale byli wierni i oddani systemowi partyjnemu. Edek właśnie jest przedstawicielem takiej władzy. Prymitywny,
niezbyt czysty, ponieważ nawet szczoteczki do zębów używa do tego, aby czyścić buty, a nie zęby. W dodatku nie swojej szczoteczki. Gra w karty, przeklina i tak naprawdę nie ma żadnych głębszych refleksji. Ale sprawowanie władzy umożliwia mu jego bezwzględność i kompletny brak emocji, takich jak współczucie, czy jakaś lojalność, miłość albo przyjaźń. Tango jest dramatem także o kryzysie nie tylko rodziny, jest także o kryzysie związanym z pewnym konfliktem pokoleń. To jest doskonały motyw, który można wykorzystać w pracy, gdyby taki temat się pojawił. Tango również pokazuje dramat, jakim jest, proszę Państwa, stanowisko ówczesnej inteligencji. Dlaczego? Proszę zauważyć, że domownicy to w gruncie rzeczy inteligenci. A inteligencji w naszym narodzie zawsze przypisywano przewodnią rolę. Ale podobnie tak jak zawiodła w weselu Stanisława Wyspiańskiego, tak i tutaj okazuje się niezdolna do żadnych czynów, wyłącznie do pozbawionych sensu dywagacji i dyskusji. Mrożek również wyśmiewa sztukę awangardową. Zwróćcie uwagę, że Stomil, eksperymentator teatralny, tak na dobrą sprawę nie tworzy niczego wartościowego, a cały element zaskoczenia w jego przedstawieniu opiera się na tym, że wyłącza światło i powoduje wybuch, który przecież zamiast spowodować okrzyki entuzjazmu, powoduje jedynie okrzyki strachu wśród oglądających. Tango jest szczególnym, proszę Państwa, dramatem. Bo pokazuje, że jeżeli ludzie inteligentni nie potrafią podjąć jakiegoś działania, ludzie światli nie potrafią się zjednoczyć, to władzę przejmuje ktoś, kto jest bezwzględny, kto nie przejmuje się dyskusjami, ideami i wartościami. Kto tak naprawdę wykorzystuje siłę fizyczną. I taki jest właśnie Edek, który morduje Artura. A przerażeni mieszkańcy domu Stomilów podporządkowują się mu bez słowa. Nic więc dziwnego, że dramat ten został przetłumaczony na wiele języków, a zaledwie rok po jego publikacji doczekał się od razu, w ciągu roku doczekał się aż 10 różnych premier. I do dziś jest bardzo aktualny. Bo chociaż możecie im powiedzieć, jak to? Ponad pół wieku temu napisany, proszę Państwa, jest aktualny. Jest aktualny. Przypomnę tylko główne motywy. Kryzys rodziny, kryzys władzy, elementy związane z przejmowaniem władzy, kryzys wartości, kryzys idei, kryzys inteligencji. No i na koniec tak naprawdę odpowiedź na pytanie. Czym jest ta idea? Kliknij na ikonkę drzewka, by zasubskrybować mój kanał. Możesz także obejrzeć wybrany film, klikając na którąś z ikonek obok.